Projekt medialny Łowiec TV przedstawia program dedykowany miłośnikom przyrody i zdrowego trybu życia. Pasja, dziedzictwo, kultura i tradycja łowiecka. Polowania, kuchnia, gospodarka łowiecka i zarządzanie zwierzyną. Bez mitów, bez dezinformacji. W dzisiejszym odcinku rozmowa z Kazimierzem Nóżką, najsłynniejszym polskim leśniczym, który także jest myśliwym. Pan Kazimierz zasłynął filmem, na którym odstrasza watahy wilków od niedźwiedzicy i dwójki jej potomstwa. Posłuchajcie opowieści o bieszczadzkich niedźwiedziach i nie tylko. Panie Kazimierzu, nie wiem czy pan wie, ale pańska praca jest zupełnie nikomu niepotrzebna. Całe wydziały leśnictwa, edukacji ekologicznej, leśniczej jest zupełnie niepotrzebna, bo jeżeli aktywiści, studenci po hotelarstwie czy socjologii mają więcej do powiedzenia niż Lasy Państwowe i zawodowcy, którzy się tym zajmują, to po co wasza praca? To tak do końca nie jest. Ta praca, jak powiedziałeś, że jest niepotrzebna, ale ona jest bardzo potrzebna, bo wyobraź sobie, co by było, gdyby jej pracy nie było, gdyby światem rządzili sami aktywiści, którzy by decydowali o tym, o gospodarce leśnej, o prowadzeniu leśnego gospodarstwa, to wtedy dopiero byłaby chyba klęska. Póki co jeszcze jesteśmy w przewadze i myślę, że długo tak będzie, bo po to się człowiek uczy, po to się szkoli, po to przez lata nabiera praktyki, by temu lasowi nie robić krzywdy, a wręcz odwrotnie. Zawsze jest tak, że leśniczy, który kiedyś przekazuje młodszemu koledze prowadzony przez kilkadziesiąt lat las, by go przekazał w stanie lepszym niż go zastał. O tym niewielu wie. Dla przykładu mogę powiedzieć, że kiedy 40 lat temu przyjmowałem te tereny od swojego poprzednika, to nie wyglądały tak jak teraz. To jeszcze ciągle były bardzo młodziutkie wtedy młodniki, miejscami uprawy na dawnych gruntach porolnych. Dzisiaj to już stoimy i po horyzont lasy, a kiedyś dojrzałe lasy były tylko w samych partiach przyszczytowych czy w tych głębokich jarach i potokach. Także widać tą ciągłość, tą pracę leśnika przez te pokolenia, że zadaniem leśnika nie jest zniszczyć las, tylko robić wszystko, tak jak podpowiada mu rozum, serce, wykształcenie, by ten las trwał teraz i dla przyszłych pokoleń. To jest taka misja, to nie jest widzimisię, ale to jest misja, to jest to, robi się, co się ma w sercu, co się lubi. W leśnictwie nie ma ludzi przypadkowych. Wiadomo, zdarzą się jakieś egzotyczne osobniki, ale zwykle są krótko i nie przynoszą szkody dla nas. Leśnik od 79 roku, myśliwy od 85, czyli jak to powiedzieliby niektórzy, i żywica i krew na rękach, ale naprawdę nie ma się co przejmować. To wszystko idzie pogodzić, to wszystko ma swój sens, to wszystko jest po coś. I leśnik też musi jakoś godzić to polowanie z prowadzeniem gospodarki, bo to się przenika, to się wiąże w jakiś sposób. Jest gospodarzem tego terenu i on tam wie najlepiej, czy danej zwierzyny jest w pewnym momencie w sam raz, czy za dużo, czy za mało, czy zwiększyć plan odstrzałów, czy utrzymać na poziomie lat ubiegłych, czy zmniejszyć, bo i takie sytuacje się zdarzają. Naprawdę niewiele jest w tym przypadku. To wszystko ma sens, ktoś nad tym czuwa, ktoś to opracowuje i myślę, że tak jak jest, nie jest najgorzej. Prowadzi pan bardzo aktywnie profil lasów tutaj, Nadleśnictwa Boligród, ale również swój własny i pewnie to też powoduje, że jest pan solą w oku dla niektórych środowisk, o których właśnie wspominaliśmy. Był pan celem ataków właśnie tych grup ekoaktywistycznych. Również w sytuacji, która teoretycznie powinna zjednać tych ludzi. Mówię o sytuacji z grudnia 2017 roku, przez którą tak naprawdę większość ludzi w Polsce o panu usłyszała, nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Mówię o sytuacji nakrzyczenia na watahę wilków i odpędzenia od ataku na dwa niedźwiadki. Nie! Zostawcie!
Zostaw! No i moje pytanie jest tutaj, skąd ta miłość do niedźwiedzi? Skąd się to wzięło? Sytuacja z grudnia sprzed kilku lat zmieniła moje życie, moje postrzeganie świata przez tą interakcję z niedźwiedziami i z wilkami, ale ta sytuacja też pokazuje, jaką mamy, że tak powiem, armię naukowców, ludzi odpowiedzialnych za te podejście naukowe do przyrody. Przecież to, że dostawało mi się od różnej maści profesorów, czy doktorów, czy innych magistrów za to, że zachowałem się tak, a nie inaczej, to świadczy o ich małostkowości, bo naprawdę trzeba być, że tak powiem, niskiej rangi naukowcem, by wierzyć w to, że leśniczy z Polanek rozmawia z niedźwiedziami, pokrzykuje na nie, przegania wilki, woła do misia Lesiu, Grzesiu. Ja się dziwię, bo oni w to wierzą, oni to przeżywają, oni myślą, że tak jest. Szkoda mi tych ludzi, ale jak gdzieś trafią na taki materiał, w którym mówię, to mimo wszystko ich pozdrawiam i życzę więcej dystansu do tego wszystkiego, bo ludzie tracą dystans, traktują wszystko za bardzo poważnie, nie mają dystansu do siebie, do innych, do przyrody, do niedźwiedzi, do wilków. A moja przygoda z niedźwiedziami zaczęła się nie od samego początku, kiedy objąłem leśnictwo Polanki, bo były czasy, że tych niedźwiedzi było mało, wręcz trudno było spotkać tropy, ale 5-10 lat mijało i tych niedźwiedzi było coraz więcej i więcej. Ja tych spotkań miałem początkowo jedno na miesiąc, później dwa, później trzy, a teraz to już jest 5, 6, 8, 10. Wiem, gdzie te niedźwiedzie są, wiem, gdzie te niedźwiedzie gawrują. Są to, że tak powiem, informacje poufne i tajne. Wiem o tym ja i może mój podleśniczy. Powiem, na uspokojenia nie wie nawet nadleśniczy, tak żeby było jasne, że nie jestem paplotą i plotkarzem, że o każdej gawrze informuję wszystkich i wszędzie. Te niedźwiedzie wchodzą mi w drogę, to ja im wchodzę w drogę, my po prostu ten las dzielimy między siebie, one tam żyją, mieszkają, ja tam pracuję i mimo, że tych spotkań już było tyle, nie ma jakichś konfliktów, żeby dochodziło do jakichś ataków niedźwiedzi na mnie, czy na podleśniczego, czy na pracowników zakładów usług leśnych. Te przypadki, które były odnotowane, to była tak na dwóch przypadkach, na zbieracza poroży wczesną wiosną, właściwie końcem zimy, wczesną wiosną. To się powtarza i to się będzie zdarzać, to się zdarzało, zdarza i zdarzać się będą. Gdzieś zawsze jakiś zbieracz poroża wejdzie pod pazury niedźwiedzicy, która jest w takim okresie, to są pierwsze wyjścia przed gawrę małych niedźwiadków, ona jest przewrażliwiona, pobudzona aż do przesady, atakuje wszystko, wszystkich wokół, kto pojawi się w zasięgu jej wzroku, atakuje bez ostrzeżenia. No ale przecież mówimy o dużych drapieżnikach, to nie są misie, przecież to nie są kubusie puchatki, czy postacie z kreskówek, tak, jak to często patrzymy, ale są to duże, niebezpieczne zwierzęta. W jakiś sposób też przecież musicie być wyposażeni w wiedzę. No, w tym przypadku to już doświadczenie, tak, ale też przecież dochodziło do sytuacji konfliktowych, mówimy o bezpośrednio o starciu między człowiekiem a tym dużym zwierzęciem. Więc w jaki sposób działać w momencie, powiem wprost, ataku niedźwiedzia? Jak się zabezpieczyć, jak się przygotować, co robić? No tak jest, że niedźwiedzie to niedźwiedzie, niedźwiadki to nie takie figurki włochate, malutkie, pięknie narysowane, skreślone jakimś tam ręką artysty, czy pluszowe zabawki, bo niedźwiedzie z niedźwiadków powstają potężne bestie ważące kilkaset kilo, które jednym ruchem łapy potrafią zabić człowieka, czy jakieś hodowlane zwierzę. Z mojego doświadczenia, tych wielu spotkań, tych kilku, że tak powiem, pogoni za mną, niedźwiedź przypuszcza szturm dość błyskawicznie, wprawia się w dużą szybkość, to bardzo szybko, z tym, że te gonitwy nie są długotrwałe. To jest, mam nadzieję, że to jest tylko przestraszenie intruza ze swojego tam terenu,
Instrukcja mówi nie uciekać, zachować spokój, zatrzymać się. No niestety jest tak, że instrukcje piszą najczęściej ludzie, którzy do czynienia z takimi sytuacjami mieli bardzo mało albo niewiele, albo w ogóle. Człowiek jest tylko człowiekiem i wierzcie mi, że każde spotkanie z niedźwiedziem jest inne. Każde niedźwiedzie wywołuje niesamowite emocje, adrenalina pęka gdzieś tam powyżej uszu i człowiek zachowuje się zwykle nieracjonalnie, bo powiem szczerze, 99% ludzi ucieka. Dobrze, jeżeli jeszcze są tacy, którzy krzyczą, bo wtedy niedźwiedź się dezorientuje. Jeżeli zauważymy niedźwiedzia gdzieś spokojnie żerującego na brzegu leśnej drogi czy szlaku, który nie zwraca na nas uwagi, no to jest ten moment, żeby się dyskretnie wycofać, zmienić kierunek marszu, odpuścić sobie tamten teren. Jeżeli niedźwiedź zwróci na nas uwagę i widzimy, że patrzy na nas, ewentualnie wstaje na tylnych łapach i jeszcze dokładniej się przygląda, to już wtedy musimy wiedzieć, że on nas zarejestrował tam swoimi ślepkami, swoim nosem i może być różny. Niektórzy mówią, by w takiej sytuacji też stanąć w wyprostowanej pozycji, wznieść ręce do góry, nawet wziąć do ręki kurtkę czy plecak, by tą swoją bryłę bardziej wyolbrzymić. Inni z kolei mówią, by przyjąć pozycję uległości, czyli skulić się, wręcz klęknąć albo że tak powiem, stanąć na swoich dwóch nogach i dwóch rękach. Inni mówią, by od razu się kłaść brzuchem do ziemi, przygnąć mocno klatką piersiową i zasłonić głowę rękoma. To są takie wskazówki. Ale wierzcie mi, jeżeli niedźwiedź rusza w stronę człowieka i wiemy, że to już jest jakiś początek ataku, to wytrzymać w pozycji tej uległości, czy leżąc nieruchomo na ziemi, niewiele to jest w stanie ludzi wykonać. Zwykle jest to, mówię, paniczna ucieczka. Jak widać, częściowo skuteczna, bo wiele takich jest udanych ucieczek, ale rozmawiałem z ludźmi, którzy byli przewróceni przez niedźwiedzia. Jeżeli już do takiej sytuacji dojdzie, wręcz, że tak powiem, kontaktu bezpośredniego, to już nic nie pozostaje jak walka na śmierć i życie. Trzeba brać cokolwiek twardego gdzieś w zasięgu ręki się znajdzie, czy to będzie but, czy to będzie kamień, czy to będzie jakiś kawałek drewna i walić najmocniej, jak się potrafi, tego niedźwiedzia w nos tutaj, w te czułe miejsca, bo nie można się dać zjeść na żywca po prostu. Zwykle niedźwiedź odpuszcza, przynajmniej tak z opowieści wynika. Jeżeli odejdzie w takiej sytuacji na kilka czy kilkanaście metrów, to nie podrywajmy się, nie próbujmy wtedy uciekać, tylko już udajemy tą ofiarę jak najdłużej, gdzieś tam kątem oka zerkając na jego zachowanie. Kolega Kaziu tutaj z miejscowości Bóg po takiej pierwszej rundzie zwycięskiej zerwał się do ucieczki, no i że tak powiem, wprowadził się w rundę drugą. Niedźwiedź nie odpuścił, powalił go jeszcze raz. Ale jak mówi, uratował go stary, dobry gumofic z twardym obcasem, który walił niemiłosiernie tego niedźwiedzia po pysku, po nosie. Także. Mówimy tutaj o tych najbardziej niebezpiecznych, agresywnych jednostkach. Co z nimi? Nie chcę zadawać pytania wprost o odstrzał niedźwiedzi, bo zostaniemy tutaj od razu odsądzeni od czci wiary, więc od razu z góry mówię, nie pytam o odstrzał niedźwiedzi wprost, ale co się robi w przypadku tych najbardziej agresywnych jednostek? No to pojechać z grubej rury z tym odstrzałem oczywiście. To już jest ostateczność, aczkolwiek nie jest wykluczone, że i taki przypadek może się zdarzyć, jeżeli chodzi o osobniki szczególnie takie natrętne i jak gdyby wchodzące człowiekowi w drogę. My jesteśmy tutaj w tym rejonie po szeregu takich najść niedźwiedzi, właściwie niedźwiedzia, bo podejrzewamy, że to jeden taki osobnik, który rozwalił już chyba 15 czy 16 pasiekę. Też przedstawiciele Regionalnej Ochrony Środowiska się zastanawiają, no bo coś trzeba zrobić. Nie można jeździć i dzień w dzień i szacować szkody w pasiekach od niedźwiedzia.
No i tutaj dochodzimy do konfliktu, bo przez ostatnie lata jest taka dość mocna i słusznie w sumie, bo kto nie lubi miodu, kto nie lubi pszczół. Kampania na rzecz ratowania pszczół. No i tutaj mamy konflikt, tak? Nawet wśród samych pewnie jako aktywistów. Czy ratować pszczoły, czy ratować niedźwiedzie w tym konflikcie, po której stronie stanąć. Więc tutaj to jest bardzo ciekawe zagadnienie. Ale przecież nie tylko niedźwiedzie są zwierzętami, dużymi drapieżnikami, które wchodzą w szkodę, w konflikt z ludźmi. A wiedzą o tym ludzie, którzy mieszkają w tej naturze, spotykają się z nią, nazwijmy to, wychodząc za próg drzwi, a nie tylko i wyłącznie przez YouTube'a czy na ekranie swojego smartfona, tak? Mówimy o przypadkach, gdzie ludzie nie lubią być zjadani przez dzikie zwierzęta, nie lubią też, kiedy ich psy czy bydło jest atakowane przez dzikie zwierzęta. I co w tym wszystkim leśnik na ty jest w stanie poradzić, no bo też jesteście pośrodku tego całego konfliktu, tak? Jednocześnie edukujecie a propos dzikich zwierząt, no ale widzicie też, jakie spustoszenie potrafi dzika zwierzyna czy drapieżniki robić zwykłym ludziom. No tak to już jest, że ten leśnik zawsze gdzieś jest pośrodku, bo taką osobą pierwszego kontaktu, kiedy niedźwiedź rozwali pasiekę, to pszczelarz, to gospodarz pierwsze kroki kieruje, czy osobiście przychodzi, czy dzwoni do leśnika, do leśniczego. Kiedy watacha wilków tam rozwali jakąś grupę owiec, czy cielęta, czy jakieś jałówki, to pierwszy telefon jest do leśniczego. Nie dziwię się, ludzie wiedzą, że to są dzikie zwierzęta, że to są zwierzęta związane z lasem. No podlegają ochronie gatunkowej i gdyby tutaj spada odpowiedzialność z leśników już na państwo, ale no trzeba tym ludziom pomóc, bo z takimi sprawami nie wolno ludzi zostawić samych. To by było nic gorszego, jeżeli by leśniczy nie poradził, nie podpowiedział, tylko powiedział, no sorry, to nie moja sprawa, jest tam wójt, czy jest wojewoda, proszę pakować swoje problemy i siadać do samochodu czy do autobusu, jechać do urzędu. Zawsze warto podpowiedzieć, dać numer telefonu. Moim zdaniem miejsce wilka jest w lesie, niedźwiedzia też jest w lesie. No nie jest dobrze, jeżeli niedźwiedź chodzi między chałupami, czy wchodzi w pasiekę gdzieś przy chałupie w biały dzień, bo no dobrze powiedzieć, no niech sobie tam ogrodzi chłop pastuchem, czy tam sześcioma taśmami na wysokość 2 metrów. Tylko że czasem te pasieki są bezpośrednio przy budynkach, przy chałupach, tam są dzieci, tam jest różny inwentarz, to nie jest tak prosto, żeby tego rolnika ubezwłasnowolniać w jego gospodarowaniu, bo on ma swój pomysł na swoją pasiekę, na swoją hodowlę. Mówienie, żeby sobie wszystko ogrodzić, pilnować i wręcz spać przy tych stadach, to takie troszeczkę wszystko na wyrost. Konflikty były, są i będą, tylko jak mówię, no nasilają się ostatnio i kiedyś któryś rząd, któraś opcja będzie musiała się tym zająć już bardziej merytorycznie, skutecznie. Wracając do, właśnie wracając, cały czas rozmawiamy o niedźwiedziach i ja miałem niewiele spotkań z niedźwiedziami i rzeczywiście wszystkie kończyły się tym, że one gdzieś tam zamajaczyły i szybko czmychnęły, ale z kolei wiemy, że jest drugi drapieżnik, o którym wspominaliśmy, który jest dość zuchwały tutaj w Bieszczadach i sobie śmiało, a na pewno dużo śmielej od niedźwiedzia poczyna i mówimy o wilkach, które łączą się w ogromne watachy, niespotykane wcześniej. Jak to wygląda z punktu widzenia pana jakiego leśniczego przez 40 lat? Przecież to chyba jest różnica w stosunku do tego, co kiedyś było. No wiadomą rzeczą, że wilków przybywa i tak jak mówiłem gdzieś wcześniej, że miejsce wilka jest w lesie. Mnie naprawdę jako leśnikowi ten wilk w lesie nie przeszkadza, wręcz w jakiś sposób jest pomocny, no bo trzyma w ryzach jednak, jak co by nie mówić. Wilki też dość mocno polują. Jeżeli jest watacha gdzieś tutaj w okolicy, czy dwie watachy, to tych jeleni tam kilkanaście czy kilkadziesiąt uduszą w sezonie. Że tak powiem, uszczuplając plan myśliwym przy okazji. Ale no,
są pożyteczne w lesie, że tak powiem, w tym ekosystemie. Natomiast problem się zaczyna, kiedy wilki wychodzą z lasu i zaczyna się taka relacja właśnie z wioskami, z gospodarstwami, gdzie to też nie powinno być miejsca, bo pokarmu w lesie wilkom nie brakuje. Tych jeleni tam jest dość sporo, saren mogą sobie tam polować całymi dniami, natomiast jest to dość chytre, mądre zwierzę, które spróbuje raz jakiegoś tam łatwego łupu u gospodarza, no to będą powracać i tu się rodzi problem. Kiedyś wilk czuł przed człowiekiem respekt, to wiem po tych 40 latach, jak tu pracuję, że ja dawniej widziałem wilka raz na 2 lata. To uciekał przed człowiekiem z kilkuset metrów. Dzisiaj wilk przechodzi obok kilkanaście metrów, nie zwracając specjalnie na człowieka uwagi. A już takie sytuacje, no to są fakty, nie? Że w biały dzień tam chodziły po 2, po 3 osobniki przez wieś, to też nie są naturalne zachowania. Czyli można powiedzieć, że poprzez to, że nie mają naturalnego przeciwnika, gubią instynkt. Bo jeżeli wilk, tak jak pod Sanokiem wiemy, połączył się w atachę 22-23 sztuki, no to jest pewnego rodzaju anomalia przyrodnicza. Watacha tutaj w rejonie z drugiej strony Sanu, bardziej tam na wschód, też liczyła 20 kilka osobników, czyli to nie jest jakiś ewenement. Natomiast zwykle watachy wilków przez moje lata obserwacji to było 6 do 8 osobników. Największą watachę, jaką tam w latach 90. widziałem, to była chyba 9 osobników. Natomiast teraz watachy po kilkanaście, po 11, po 13, po 16, a tak jak ta tutaj za Sanem 20 kilka, no to już nie jest normalne, chyba nie jest naturalne. Nie wnikam tam w biologię wilka, ale taka watacha też zupełnie inaczej się zachowuje, bo to jednak watacha kilkunastoosobnicza musi cały czas być w tym, że tak powiem, pędzie polowania. To, żeby zaspokoić całą watachę, to nie wystarczy jedno ciele jelenia, bo ono ginie w kilka sekund, nie nawet. Te wilki gdzieś tam niżej w hierarchii rzadko kiedy dopchają się tam. Może coś zostanie, jakieś ucho albo kawałek, że tak powiem, skóry. Natomiast te duże watachy, myślę, nie są, jak gdyby na przestrzeni lat, mówię, nie obserwowałem takiej sytuacji. To się zdarza ostatnio. Moim zdaniem, jeszcze raz powtarzam, że mnie wilk nie przeszkadza w lesie. Niech sobie będzie go tam jakaś ilość. Natomiast jeżeli te sytuacje będą się powtarzać na zewnątrz lasu, czyli gdzieś na terenach wsi, na terenach, że tak powiem, gospodarstw hodowlanych, no to wcześniej czy później, mówię, nie ta opcja, to któraś z następnych, będzie musiała się tym problemem zająć i to może dojść nawet do takich rozstrzygnięć ostatecznych, że trzeba będzie jakiś, nie wiem w jakiej skali, ale przywrócić jakiś częściowy odstrzał na wilka. A jak wygląda to dzisiaj z kłusownictwem tutaj w Bieszczadach? Wydaje mi się, że na chwilę obecną mówienie o kłusownictwie w Bieszczadach to chyba nie ma sensu. Z tego, co mi jest znane, to chyba były 2 przypadki. Jeden przypadek skłusowania wilka gdzieś tam na terenie nadleśnictwa Lesko i prawdopodobnie jeden przypadek skłusowania żubra gdzieś tutaj w górach. Z tym, że z żubrem do końca nie wiadomo, bo być może było tak, że żub poległ od pocisku z broni wojskowej. Akurat gdzieś tu odbywały się manewry. W tym rejonie być może jakiś żołnierz oddał jakiś strzał rozpaczy w nocy. Myślał, że to może niedźwiedź jakiś go atakuje albo coś. No tak żartem, ale mówię, no nie ma z tym problemu. Nie ma tutaj w narodzie tradycji takiej. Na przestrzeni 40 lat chodzenia po lesie, to dużo chodzenia przez różne tereny, przyległe bardziej do wiosek, udało mi się znaleźć jednego wnyka, którego zdjąłem. To naprawdę jest niewiele. No bo powiedzmy sobie szczerze, jeżeli jest leśnik, jeżeli jest myśliwy, no to ma kto tego lasu pilnować, tak? No bo ktoś wchodzi w szkodę i psuje całość wizji właśnie gospodarowania tym miejscem. No zgadza się. My dużo terenów leśnych mamy wydzierżawionych dla kół łowieckich i tam jak gdyby gospodarką łowiecką stricte i pilnowaniem tego porządku, tam jakby to nie nazywać, zajmują się już koła łowieckie, czyli konkretnie myśliwi. Natomiast u nas na terenach wydzielonych, niedzierżawionych, czyli na tak zwanych OHZ-ach, zajmują się tą gospodarką łowiecką leśniczowie, także no trzeba, no w lesie trzeba być, jeżeli się w tym lesie jest, to wie co tam
każdy leśnik wie, co tam piszczy. Wie, gdzie ta zwierzyna jest, gdzie może być, gdzie jest dzisiaj, gdzie będzie jutro, gdzie pojutrze. Także dużo rzeczy się wie. Nie wszystkim się trzeba chwalić wszędzie, ale wiedza jest nieograniczona. A jeszcze teraz, kiedy jest ta możliwość techniczna, że można sobie założyć fotopułapki gdzieś ukryte i naprawdę odkrywamy nieraz takie rzeczy, że jesteśmy zaskoczeni, że mamy tyle tutaj w okolicy rysi, czy tyle żbików, czy borsuków. Zdawało się, że borsuków już niektórzy twierdzili, wieszczyli, że już są wszystkie, że tak powiem, przerobione na smalec. Okazuje się, że nie ma nocy, nie ma fotopułapki, na której by się nie nagrały jeden, dwa, czasem trzy borsuki. Jak myśliwy, to na pewno były jakieś sukcesy łowieckie. Może coś, jakieś słówko na ten temat, no przecież to jest miejsce, które jest znane właśnie z byka karpackiego, tak? Bieszczady to bardzo, że tak powiem, atrakcyjny teren łowiecko, to nie ma co tego ukrywać, bo opowieści, a wręcz legendy o kapitalnych bieszczadzkich bykach krążą jeszcze tu i ówdzie, a wieńce zdobią największe polskie salony myśliwskie. I powiem szczerze, że na przestrzeni tych 30 kilku lat mojej przygody łowieckiej zdarzyło mi się strzelić jelenia byka na srebrny medal, za który oczywiście musiałem odcierpieć rok, bo mu tam coś w latach nie zgrało. Ale nie tyle to jest jak gdyby moim, że tak powiem, wyznacznikiem sukcesu, bo dużo ważniejszy dla mnie jest wyjątkowy selek, właściwie taki mechaniczny selek, jeleń byk strzelony gdzieś w okresie zimowym, kilkanaście lat temu, z bardzo zniekształconym, cudacznym porożem. No i moja perełka, czyli Odyniec, strzelony 12 września 2000, bodajże pierwszego roku. Otóż przygoda jest taka, że był niesamowity urodzaj buka, czyli ta bukiew wręcz przeszkadzała w chodzeniu po bukowych lasach, bo kuła swoimi ostrymi orzeszkami tam nawet przez buty. Zwierzyna potrafiła się tak tym odurzać, bo oczywiście ma to takie działanie, te orzeszki bukowe. Jeśli ktoś tego za dużo zje, to może wprowadzić się w stan dość ciekawej wesołości. Ów Odyniec się tak odurzył, że praktycznie miał wszystko gdzieś. Po prostu położył się i spał. Spał sobie gdzieś tam pod bukiem. Najedzony, że tak powiem, odurzony tą bukwią do granic możliwości. Odyniec o wadze 160 kg, 26 cm szable, także to jest mój taki sukces łowiecki, z którego jestem dumny do tej pory. Mimo że ostatnio już jestem członkiem koła łowieckiego, jestem samotnym szczelcem, poluję indywidualnie, bo taką metodę polowania gdyby preferowałem cały czas, czyli samotne przemierzanie tutaj tych leśnych, niekończących się ostępów, zmaganie się tak ze zwierzyną sam na sam, to uważam, że to jest dla każdego myśliwego wyzwanie. Nawet takiego z miasta, który przyjedzie, to polecam taką samotny podchód, gdzie trzeba mieć te zmysły tak wyostrzone, wyczulone, bo cały czas musimy sobie zdawać sprawę, że są tutaj niedźwiedzie. Każdy trzask grubszej gałęzi powoduje, że tak powiem, wyostrzenie wszystkich zmysłów maksymalnie. Zostawmy na razie w te, że tak powiem, piękne, dzikie, choć wchodzące w konflikt z człowiekiem zwierzęta. I wróćmy do drzew. Siedzimy na drewnianej ławce, która, że tak powiem, nie została zbudowana z niczego innego, jak właśnie z wyciętego drzewa. No i dochodzimy do sytuacji, w której pewna grupa ludzi, która, nie wiem, czy nudzi się w domu, czy znudzona jest miastem, bo bardzo rzadko te osoby pochodzą z terenów wiejskich, bo wtedy by pewnie więcej rozumiały z natury. Nagle protestuje przeciwko tutaj administracji lasów, że po pierwsze, trzeba do was dopłacać, więc to jest argument, który wszystkich, że tak powiem, każdy łapie się za kieszeń. A dwa, prowadzicie rabunkową gospodarkę i wyrzynacie całe tutaj lasy. Jak widzimy, że tak powiem, mało lasów dookoła nas, więc, że tak powiem, argumenty są po ich stronie.
No ale jak to jest? Bo rzeczywiście, tniecie drzewo, a trzeba wam pomagać finansowo. To o co w tym wszystkim chodzi? No tak się, no dobrze zauważyłeś. No tak się składa, że część bieszczadzkich nadleśnic, że tak powiem, jest pod kreską, czyli nie są dochodowymi. Ale po to jest takie duże gospodarstwo, Państwowe Gospodarstwo Leśne, które zrzesza właśnie te bardzo dochodowe jednostki i te niedochodowe. I jak gdyby zadaniem tego przedsiębiorstwa jest utrzymać jednych i drugich, czyli ci bogaci muszą pomagać tym biedniejszym. To jest rzecz normalna. Bo nie da się w takich warunkach bieszczadzkich konkurować z nadleśnictwami gdzieś na Pomorzu czy na zachodzie Polski, gdzie i surowiec jest w lepszej jakości i teren bardziej dostępny i cena pewnie wyższa i mniejsze koszty tego całego procederu, ale tu też żyją ludzie, pracują w lesie pracownicy zakładu usług leśnych, mający rodziny na utrzymaniu, pracują leśnicy. Robota jak robota, raz lepiej zrobiona, raz gorzej, ale zawsze powtarzam tym ludziom, którzy do mnie piszą gdzieś tam, będący po drugiej stronie komputera, siedzący zwykle gdzieś w wieżowcu na którymś piętrze i mówiący, starający się mnie przekonać, że to oni bardziej znają na tym lesie bieszczadzkim niż ja tutaj. Zawsze mówię, dobrze by było, żeby ten piekarz zajmował się pieczeniem dobrego chleba, krawiec, żeby szył fajne ubrania, lekarz dobrze leczył ludzi, a leśnik, żeby dbał o ten las, który jest mu powierzony. Bo to nie jest jego prywatny las, to nie jest jego prywatna, że tak powiem, działka, to jest mu powierzone na kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, on za to odpowiada też materialnie, bo jak ktoś sknoci, to nie jest tak, że za złą robotę dostanie premię, tylko dostanie po łapach dość mocno i to czasem finansowo też. Trzeba to rozumieć. I nie jest tak, że komuś się wydaje, no nic prostszego, żeby te wszystkie niedochodowe nadleśnictwa włączyć do Parku Bieszczadzkiego i mamy problem z głowy. Nie, to tylko tak się wydaje. To tak tylko się wydaje i myślę, że ludzie, którzy nie byli w Bieszczadach, którzy te opowieści chłoną o wyrzynaniu tych lasów, całych połaci, o tych głębokich koleinach na szlakach, widzą tylko przez pryzmat jednej, że tak powiem, grupy, która nie zajmuje się niczym innym niż śledzeniem tej pracy leśnej i robieniem tych filmików czy zdjęć z różnej perspektywy, czasem nawet z perspektywy żaby, żeby to robiło większe wrażenie. Ale przecież rzeczą normalną jest, że jak się ścina te drzewa, później zrywa się to drewno. To nie przylatuje helikopter, który go przeniesie z jednego miejsca na drugie, tylko jedzie ciężki sprzęt. W Bieszczadach cały rok jest błoto. Są koleiny, są rozorane szlaki. Zwykle po cięciu sama powierzchnia cięć nie wygląda za ciekawie, no bo jest, że tak powiem, artystyczny nieład, czasem bałagan. Ale zawsze mówię, warto w to miejsce powrócić za 2 lata, za 3. Znam takich ludzi, z którymi chodziłem, oni mówią, to nie tu byliśmy 3 lata. Ja mówię, Krzysiu, to tu byliśmy 3 lata. Pamiętasz, jaki tu był syf i bałagan po cięciu. A po 3-4 latach piękne odnowienie bukowe czy jodłowe i już się zaczyna tam proces, że tak powiem, pielęgnacji tego młodego pokolenia. My w Bieszczadach nie mamy zrębów zupełnych czy remni zupełnych. Prowadzimy tutaj zupełnie inną gospodarkę. To są takie cięcia przerębowe, czyli do tego w lasu się wchodzi tam raz na 10 lat po to, żeby co 10 lat tam któreś osobniki z tego lasu wyciąć. Jedne, bo już osiągnęły swój tam wiek odpowiedni, inne, bo przeszkadzają młodemu pokoleniu, inne gdzieś tam zatrzymują za dużo światła, aby to młode pokolenie się rozwijało. Ale to dla mnie to są proste, oczywiste rzeczy, natomiast przekamarzanie się z panią 65 plus, która siedzi przy komputerze, powiedzmy gdzieś 3 kilometry za Poznaniem i przejmuje się losem karpackiej puszczy, którą wymyślano na te potrzeby. Czasami tych ludzi jest szkoda, bo do nich nie trafiają żadne argumenty. Moja taka ostateczna już, tak powiem, ostateczne podsumowanie tam nie jednej dyskusji, to jest takie, zapraszam do Leśnictwa Polanki, poświęcę 2-3 dni, żeby to zobaczyć, jak to jest w terenie, bo widzę, że się nie rozumiemy. Ja widzę co innego, pani
widzi co innego, nie będąc tutaj. Zwykle takie coś pomaga. Zaproszenie, spokojny ton, bo szarpanie się i pieniactwo do niczego nie prowadzi, bo ja nie mam takiego charakteru, pewnie wśród leśników też są tacy, którzy potrafią się tam naparzać na tych różnych forach do późnych godzin nocnych, ale niewiele to wnosi, naprawdę niewiele to. Ja myślę, że my powinniśmy robić swoje, robić dobrze, a nie przejmować się. Wiadomo, że ktoś nas kiedyś za to rozliczy, a o nas będzie świadczył ten las, który tam za nami zostanie. Bieszczady to nie tylko drzewa, to nie tylko zwierzęta, ale Bieszczady i ten charakter tych Bieszczad, który jest obecnie, tworzy i także ludzie. Te wszystkie rzeczy można zobaczyć, mówię o faunie, o florze, o ludziach, w pierwszej książce, która całkiem niedawno ukazała się na rynku, o niedźwiedzicy z Baligrodu. No a teraz nowa książka, Zanim wyjedziesz w Bieszczady. A no tak się zdarzyło, że jedno z wiodących polskich wydań zwróciło się, że tak powiem, z prośbą, czy mogłaby taka książka powstać. Książka o tyle nietypowa, że książka o dwóch bieszczadzkich leśnikach, chyba pierwsza tego typu na rynku, że komuś się to chciało usiąść, zebrać, posłuchać naszych wyznań godzinami. Prosta książka o prostych ludziach, czyli co nas skłoniło, co nas wezwało do tego zawodu, jak to dzieciństwo przebiegało, ciężkie dzieciństwo, nieraz pogmatwane. Moje inne, Marcina inne, ale dobra rzecz, bo sobie przypomniałem właśnie dzieciństwo, bo człowiek już w moim wieku to jak gdyby zapomina pewne etapy życia, a jak się człowiek tak roztliwił, rozczulił, to przyszły na myśl różne takie fakty, o których teraz jak sobie już przypomniałem, to sobie układam, nie? Że tak było. Nie? Ale no ciekawe. Myślę, że napisana super prostym językiem będzie przybliżała te Bieszczady, bo też dużo o Bieszczadach, o miejscach, których mało przez ludzi poznanych. Czyli na pewno niektórych chwyci za serce.